Dzień dobry. Kapelusze letnie z filtrem UV. Co to właściwie jest? Ze względu na upały, które mamy teraz za oknem, bardzo duże upały, no jest lato, więc gorąco, wiadomo. Mam bardzo dużo zapytań, czy mam kapelusze z filtrem UV. Więc co to jest ten filtr UV w tekstyliach, w ubraniu? Każde nasze ubranie ma filtr UV i na czym to polega? Polega to po prostu na tym, im większy jest, mniejsza jest przepuszczalność światła, promieni słonecznych przez tkaninę, przez materiał, tym większy filtr UV. Taka prosta zasada, to jest właśnie ten filtr. Nie ma specjalnych wbudowanych filtrów w kapelusz ani w żadne ubranie. Po prostu polega to na tym, im mniej światła przepuszcza tkanina, tym większy filtr UV. Po prostu. A że bardzo często panie pytają, czy mają tam wbudowane jakieś specjalne filtry, te kapelusze UV. No po prostu no nie ma takich rzeczy, jeżeli chodzi o tekstylia. Żadnych specjalnych filtrów się nie wbudowuje, to nie jest kremy, którym się smarujemy. Kapelusz ma cały czas ochronę, nie trzeba się smarować tak jak kremem co jakiś czas, więc zakładamy raz kapelusz i cały czas mamy ten filtr UV. Na tym to po prostu polega. Tak jak widzicie tutaj ten splot w kapeluszu, to ten kapelusz również ma filtr UV, ale nie aż tak wysoki. Ten kapelusz również, ale też nie aż tak wysoki, ponieważ tutaj już w ogóle jest bardzo rzadki splot, chociaż również nas chroni przed słońcem, oczywiście osłania nam całą twarz, czyli ramiona, ale ma niski filtr UV, ponieważ jest bardzo przepuszcza światło. Kapelusz lniany jest bardzo świetny, ponieważ on prawie w ogóle nie przepuszcza. Przepuszcza oczywiście również, ale też oddycha, więc jest bardzo zdrowy dla naszej skóry, głowy i włosów. Tego typu kapelusze lniane, bawełniane, sizalowe, także jeżeli to jest naturalny materiał oddychający, nie zaparza nam głowę, nie poci nam się głowa, jest zdrowy dla naszej skóry, dla naszych włosów i również mają filtry UV, po prostu na tym to polega. Tutaj mamy taki kanotier ze słomki pszenicznej, słomka pszeniczna, tak jak tutaj widzicie, pod światło tutaj ten przepuszcza, natomiast słomka pszeniczna w ogóle nie przepuszcza z promieni słonecznych, jest bardzo zdrowa, z bardzo wysokim filtrem UV, zdrowa dla naszej skóry, dla naszych włosów. Tych modeli jest naprawdę bardzo wiele, mnóstwo. Tutaj jest taki klasyczny kanotier, ale jeżeli chodzi o tą słomkę pszeniczną, to naprawdę jest bardzo, z bardzo wysokim filtrem UV, bo naprawdę nie przepuszcza. Jest zdrowa, skóra oddycha, zdrowa dla naszych włosów. Tutaj jest taki z większym rąbkiem, który nas świetnie zasłania, tutaj całą twarz, całe ramiona, dekolt, także duże rondo, im większe rondo, tym oczywiście lepiej, jeżeli chcecie tą typową ochronę przed promieniami słonecznymi. Jeszcze Wam pokażę taki naprawdę bardzo duży, to też jest słomka pszeniczna, naturalna, zdrowa, oddychająca, ale on jest w kolorze czarnym, więc tu jak ktoś ma chęć i ochotę, to taki kapelusz bardzo, o bardzo dużym rondzie. Tu już wszystko nam właściwie pokrywa. Jeżeli chodzi o te słomki pszeniczne naturalne, to jeżeli deszcz popada, nic się absolutnie z nimi nie dzieje. To nie są papierowe kapelusze, to są z naturalnych włókien roślinnych wykonane. Więc bardzo zdrowe i dla naszej skóry. Ten też ma duży filtr UV, chociaż tutaj już trochę mniej, ponieważ on jest rzadziej splatany, więc tutaj jak widzicie przepuszcza nam trochę promienie słoneczne. Więc na tym to wszystko polega. Mam nadzieję, że wytłumaczyłam i zapraszam oczywiście po kapelusze. Chrońmy naszą głowę, naszą cerę, naszą skórę przed promieniami UV. Pozdrawiam, pa!